Halo! Opowiem Wam dzisiaj o takim drobnym elemencie, który usprawni Waszą komunikację w języku niemieckim. Założę się, że nieraz mieliście tak, że zadaliście na przykład Niemcowi pytanie, a on dopytywał się, ponieważ nie zrozumiał, a Wy w tym momencie zaczęliście przekonstruowywać pytanie, które żeście wcześniej stworzyli. I zupełnie niepotrzebnie, bo prawdopodobnie nie chodziło o to, że stworzyliście niepoprawne zdanie, którego on nie zrozumiał, tylko prawdopodobnie mówiliście za cicho, niewyraźnie, więc nie chodzi o to, żeby za każdym razem zmieniać wcześniej stworzone pytanie, czy tam zdanie, czy w ogóle wypowiedź, tylko chodzi o to, żeby powtórzyć jeszcze raz tak samo, bo być może ten Niemiec nie usłyszał, nie zrozumiał, może był trochę przygłuchawy. Wiecie, o co chodzi. Pamiętajcie, żeby zawsze mówić głośno i wyraźnie. Są też takie elementy jak naturalne odgłosy w otoczeniu, które w komunikacji potrafią przeszkadzać i ktoś coś może czegoś nie dosłyszeć, dlatego trzeba powtórzyć pytanie tak, jak one właśnie zostało wcześniej skonstruowane. Nie zmieniać, bo może wcale nie jest ono źle skonstruowane, tylko ktoś nie dosłyszał. I tak Wam opowiem dowcip taki na zakończenie a propos słyszeć i nie słyszeć. Jedzie dwóch gości na rowerze, jeden z tyłu na bagażniku. I ten jeden mówi do drugiego: Ty, Józek, błotnik ci telepie. Mówi: Co gadasz? Błotnik ci telepie, Józek. Nie słyszę, co gadasz? Błotnik ci telepie. Nie słyszę, bo mi błotnik telepie. Tschüss, das ist alles für heute.